Także ja wiedziałam, że muszę sobie ten pseudonim wymyślić. Mam nazwisko Jakubczak, co jest wszędzie uwzględnione, znaczy już w notkach biograficznych, już się przyznaję. Stwierdzam, że już nie ma powodu do wstydu, a poza tym tak już by wszyscy doszli, że to ja. I tak napisałam Joanna, ja i napisałam X jako niewiadomo, wiecie, no skrzywienie ma to X, że muszę wymyślić, ja zapomniałam o tym i tak poszło, no i a jakąś tam miałam skrzynkę mailową Asia.pl, nie wiadomo jak się nazywa. No i ta pani redaktor, która naczelna, która do mnie zadzwoniła, pani Jaksi, pani Jaksi, No, mówię, no dobra, mówię, no już nie będę się wykupiać, ale tak, to taki pseudonim artystyczny. No ale jeszcze przed wydaniem, no oni się pytają, no to jak się chce tam na tej okładce nazywać, nie? No i tak wziąłem swojego syna, on miał lat wtedy 9 i mówię, ty, mówię, Marcin, mówię, słuchaj, powiedz mi, no jak ty myślisz, no Jakubczak czy jak? Tak siedzi, mówię, wiesz, mamo, ale jak ty będziesz sławna nawet w Pakistanie, to Jakubczak nikt nie wymówi. Strzał, idziemy w tę stronę.